Na antenie radio UWM FM przedstawiamy finalistów plebiscytu Belfer UWM 2022. Już 11 stycznia startuje głosowanie w finałowym trzecim etapie. Szansę na tytuł ma 16 przedstawicieli każdego z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziś w naszym studiu pani doktor inżynier Sara Dzik z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. Podkreślę to, nominowana jeszcze jako magister inżynier, a dziś już doktor inżynier, więc ważne wydarzenie w tej drodze naukowej za panią. Tak, rzeczywiście trochę w grudniu, w drugiej połowie nam się pozmieniało i już jestem doktorem. Jak przyjęła pani to wyróżnienie przyznane przez studentów na wydziale? Było to bardzo miłe, zwłaszcza jak dowiedziałam się, że w ogóle wzięto moją kandydaturę pod uwagę. Rzeczywiście to jest takie wzruszenie, radość, trochę też szok. Jednocześnie widząc panie, które razem ze mną zostały nominowane do tego zaszczytnego tytułu, to pomyślałam sobie, wow, to są tak świetne wykładowczynie. Miałam z nimi zajęcia, bo jeszcze tak niedawno byłam studentką i mówię, nie wiedziałabym, na którą z nich zagłosować, a tu nagle ja znajduję się gdzieś między nimi. To było dla mnie takie bardzo zaskakujące, ale jednocześnie też bardzo miłe. No i myślę, że tutaj no nie będę oryginalna, no to wzruszenie towarzyszyło bardzo potężne. To zapytam o te relacje ze studentami, jak je budować, bo te nasze rozmowy też służą temu, żeby być może inny wykładowca usłyszał, jak robią to ci najlepsi, ci wyróżnieni na poszczególnych wydziałach i wziął przykład. Dziękuję. Jak to robić? Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim też cechy charakteru wskazują na to. Ja postępuję w swojej pracy zawodowej tak, jak sama chciałabym, żeby zachowywano się względem mnie. Mam teraz też troszeczkę łatwiej, ponieważ będąc na studiach doktoranckich, miałam takie przygotowanie pedagogiczne, przedmioty jak dydaktyka szkoły wyższej z profesor Kędzierską, czy nowoczesne techniki i metody nauczania z dr Dulisz, i to były takie zajęcia, które otworzyły mi bardzo głowę, otworzyły mi też oczy na wiele różnych aspektów, więc to przygotowanie miałam bardzo dobre. Teraz mamy dodatkowo rzecznika do spraw równości szans, specjalista do spraw równouprawnienia, empatię. I tutaj wszelkie różne sprawy możemy konsultować z osobami, które są wyspecjalizowane w różnym zakresie, więc często jak mam jakieś wątpliwości, czy zachowałam się prawidłowo, albo na przykład pojawia mi się w głowie jakaś sytuacja, która mogłaby mieć miejsce, zawsze wiem, że są takie miejsca, gdzie mogę zwrócić się z zapytaniem, prośbą o pomoc, jak postępować, co należy zrobić, aby było dobrze. Więc wydaje mi się, że no mam troszeczkę łatwiej, bo tutaj są różne narzędzia do dyspozycji, też to przygotowanie, no i tak jak powiedziałam, chyba też te cechy charakteru i takie podejście, przede wszystkim z szacunkiem. Mnie ta praca zawodowa nauczyła bardzo dużo, też w kontekście samej siebie, bo rzeczywiście do niedawna jeszcze byłam taka bardziej spontaniczna i energię lokowałam niekoniecznie w takich punktach, w których warto było tą energię lokować. Teraz skupiam się na takich rzeczach naprawdę ważnych. Też realizując praktyki doktorskie, uczęszczałam na współudział z pracownikami mojej katedry. Mój promotor dwukrotnie był na podium w plebiscycie Belfra, więc rzeczywiście przykład płynie z góry. Także rzeczywiście no, mam się na kim wzorować, zresztą będąc studentką naszego wydziału. Zawsze co roku miałam duży problem wybierając tego ulubionego Belfra, bo było to trudne, gdyż jest wielu wspaniałych nauczycieli u mnie na wydziale. W tym gronie finalistów co roku tak to wygląda. Są i starsi wykładowcy, bardziej doświadczeni, i ci młodsi. Dziś rozmawiamy z młodszą. I tutaj też chyba brak tej bariery wieku ułatwia jakoś kontakt ze studentami. Wie pan co? Z jednej strony ułatwia, ale z drugiej strony niekoniecznie. Ułatwia może pod tym względem, że ja też staram się być na bieżąco z różnymi takimi informacjami dla właśnie młodzieży. Staram się też znać ich język, różne słowa młodzieżowe, które są popularne w danym momencie, różne trendy TikTokowe, żeby rzeczywiście też czasami umieć tych studentów zaskoczyć. Natomiast pamiętam, kiedy zaczęłam pracę jako nauczyciel akademicki, to było na początku 2021 roku, to martwiłam się, że dla studentów będę mało wiarygodna, jako osoba no, stosunkowo młoda wiekiem, niejednokrotnie zbliżona wiekiem do nich samych. Bałam się, że nie będą traktować mnie poważnie. Dlatego też tutaj ciężką pracą,
próbowałam wyrobić też swój autorytet właśnie z tego względu, żeby nie być też traktowaną pobieżnie. Więc z jednej strony ten wiek pomaga, z drugiej strony może stanowić pewną barierę. Tylko 6 wydziałów może pochwalić się tytułem Belfra UWM do tej pory, w tej historii plebiscytu sięgającej 2004 roku. Dwukrotnie Wydział Bioinżynierii Zwierząt cieszył się z tego zwycięstwa, ale za sprawą jednego wykładowcy, doktora habilitowanego Wojciecha Kozery, który zwyciężał w plebiscycie Belfer UWM 2008 i plebiscycie Belfer UWM 2016. Co by się wydarzyło, gdyby okazało się, że po raz trzeci w tym roku WBZ będzie na szczycie? Na pewno będziemy cieszyć się z tej wygranej. Zresztą wygrana zawsze rewelacyjnie smakuje, jeżeli mamy z kim się taką wygraną dzielić, więc wydaje mi się, że tutaj na pewno byśmy byli wszyscy bardzo szczęśliwi. Wiem też, że i inni nauczyciele z mojego wydziału bardzo kibicują mi, wspierają. Studenci też są bardzo zaangażowani tutaj w całą promocję, żeby tych głosów wśród studentów zdobyć jak najwięcej. Myślę, że i profesor Kozera, bo tutaj też dostałam od niego bardzo miłą wiadomość z gratulacjami. Myślę, że również by się ucieszył. Sam też powiedział, że bardzo wspiera. Także no, zobaczymy, co los przyniesie. Ja trzymam kciuki za wszystkich Belfrów, niektórych znam, bo uczestniczyłam w ich wykładach, na przykład otwartych, czy też miałam z nimi zajęcia jako studentka, więc trzymam za nich wszystkich kciuki. Natomiast jeżeli Wydział Bioinżynierii Zwierząt wygra, z pewnością będziemy bardzo, bardzo z tego tytułu zadowoleni. No to porozmawiajmy chwilę jeszcze o pani drodze naukowej i tym, czym zajmuje się pani również po zajęciach w czasie wolnym. Zacznijmy jednak od tych naukowych tematów. Na jakich zajęciach spotyka się pani ze studentami, czym badawczo zajmuje? W katedrze zajmujemy się badaniami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, higieny i profilaktyki zootechnicznej, ale również behawioru zwierząt, czy na przykład ekotechnologiami. Oceniamy również wpływ ferm wielkotowarowych na środowisko. Stawiamy również na bioróżnorodność, także szukamy różnych innowacyjnych rozwiązań, które w produkcji zwierzęcej w zakresie higieny i dobrostanu zwierząt można zastosować. No, nie ukrywajmy, jeżeli już użytkujemy zwierzęta, chcemy pozyskać od nich surowiec, produkt, to należy zapewnić im odpowiednie warunki bytowania. I tutaj moja katedra, nie ukrywam, wiedzie potężny prym, gdyż nawet nawiązując do standardów Unii Europejskiej, staramy się wdrażać różne standardy w tym chowie zwierząt, właśnie po to, żeby te zwierzęta miały jak najlepsze warunki utrzymania. I z tego też względu moja działalność dydaktyczna w zasadzie jest z tym powiązana, bo najczęściej prowadzę zajęcia z higieny i dobrostanu zwierząt, higiena profilaktyka i dobrostan, też higiena produkcji surowców zwierzęcych, ale również ochrona środowiska, regulacje prawne w produkcji zwierzęcej. Także zakres jest bardzo szeroki, ale w zasadzie wszystko to skupia się w dobrostanie zwierząt. To zajęcia dla studentów kierunku zootechnika, czy też jakichś innych? W zasadzie prowadzę zajęcia dla wszystkich kierunków na naszym wydziale, ale również mamy zajęcia ze studentami innych wydziałów i również jest mi bardzo miło, kiedy gdzieś w Kortowie spotkam studenta, bo te zajęcia z innymi studentami z innych wydziałów są w węższym zakresie, najczęściej przynajmniej w moim wykonaniu prowadzone. Więc bardzo jest mi miło, kiedy spotkam takiego studenta później w Kortowie, a on mówi, ja pamiętam, miałam z panią zajęcia, bo czasami trudniej jest mi zapamiętać, jeżeli z kimś mam na przykład krótki wymiar godzin, to jest na przykład 10 godzin, jest to raptem kilka spotkań, to czasami ciężko jest mi wszystkich zapamiętać, więc tym bardziej jest mi miło, kiedy ktoś mnie pamięta, kojarzy i podejdzie się przywitać. No dobrze, to teraz jeszcze parę słów o zainteresowaniach i sposobie spędzania wolnego czasu. Ach, rzeczywiście czas wolny w tak angażującej pracy czasami trudno wyegzekwować. Natomiast kiedyś pani dziekan naszego wydziału powiedziała mi takie słowa, że jeżeli ktoś lubi swoją pracę, to tak naprawdę w życiu nie przepracuje ani jednego dnia. I rzeczywiście czasami tak się czuję, że tak naprawdę nie jestem w pracy, bo robię to, co lubię. Więc jest to bardzo inspirujące. A poza tym, może to, co powiem, to jest takie dosyć prozaiczne, ale lubię spacerować po lesie z psami. Lubię posłuchać muzyki, bardzo lubię Franka Sinatra, Elvisa Presleya, ale także nasze lokalne zespoły jak Enej, Romantycy Lekkich Obyczajów czy Łydka Grubasa. Jestem ogromną fanką Kortowiady, więc na Kortowiadzie od
2011 roku nieustannie jestem. Teraz też już mam zakupiony bilet na kolejną Kortowiadę, nie mogę się doczekać. Zawsze sprawdzam line-up, bo bardzo lubię słuchać muzyki. Lubię też śpiewać, ale to raczej w zakresie domowego zacisza, gdyż no, głosu nie mam do śpiewania niestety. Bardzo lubię też wędkować. Jest to moja nowa pasja, w której mam nadzieję dalej poszerzać swoje horyzonty. Aktywnie tutaj staram się z moimi znajomymi z warmińskiego klubu spinningowego Fishon wspólnie łowić ryby. Mamy też taką piękną zasadę, że nasze ryby zawsze wracają do wody. Tworzymy też taką no, rzeczywiście zgraną paczkę i tutaj serdecznie też wszystkich z Fishona pozdrawiam. Od niedawna też pasjonuję się pielęgnacją roślin kolekcjonerskich. Tutaj moja serdeczna koleżanka zaraziła mnie tą pasją. Okazuje się, że i studenci, i absolwenci również są fanatykami roślin i często wymieniamy się różnymi nowinkami czy roślinami po prostu. Ostatnio też miałam jakiś problem z jedną rośliną, to po prostu wysyłam i do studentów i do koleżanek zdjęcie z prośbą: pomóżcie, nie wiem, co się dzieje, gdyż ja dopiero raczkuję w tym i przy tym również się relaksuję. To już prawie na koniec. Zapytam, czy praca nauczyciela akademickiego to było coś, o czym marzyła pani od dawna jeszcze jako studentka, czy wydarzyło to się przypadkowo? Jako dziecko kiedyś powiedziałam, no ja będę pracować w uniwersytecie, chcę być profesorem. Nie było to traktowane zbyt poważnie, natomiast kiedy już skończyłam studia magisterskie, to rzeczywiście podjęłam decyzję o studiach doktoranckich. Natomiast to, że pracuję jako nauczyciel akademicki, to rzeczywiście można powiedzieć, jest to takie spełnienie moich marzeń z tego względu, że realizując już studia doktoranckie, po prostu chciałam pracować w tym miejscu. Nasz budynek wydziału, ilekroć do niego nie wchodzę, zawsze budzi we mnie taki duży podziw, jest przepiękne, no jak i całe Kortowo, jak i ludzie, którzy tutaj pracują, dlatego cieszę się bardzo, że mogę być tego częścią, ale też zawsze miałam w sobie taką misję, że chciałabym pracować z ludźmi i jednocześnie czuć to, że ja im do czegoś jestem potrzebna. I w tej pracy myślę, że to doskonale realizuję, z tego względu, że nieraz nawet i od studentów dostaję taką informację zwrotną: dziękuję, że pani jest. I to jest dla mnie chyba najcenniejsza i najpiękniejsza nagroda, ale również i od współpracowników, z którymi mam przyjemność pracować na różnych płaszczyznach, też dostaję taką informację: bez ciebie nie dalibyśmy rady, chociaż ja i tak wychodzę z założenia, że nie ma osób niezastąpionych. Natomiast jest to bardzo miłe, że możemy tworzyć taką piękną społeczność akademicką i wspólnie wszyscy razem działać. No właśnie, bo tych płaszczyzn współpracy jest więcej niż tylko spotkanie ze studentami na zajęciach czy prowadzenie własnych badań. To jeszcze zupełnie na koniec opowiedzmy o tym, czym na wydziale zajmuje się pani oprócz tych wymienionych już przeze mnie czynności. Tak, na wydziale przede wszystkim z panią prodziekan do spraw studenckich, doktor inżynier Iwoną Chwastowską-Siwiecką, działamy w zakresie promocji wydziału, współpracujemy z działem marketingu bardzo intensywnie i tutaj rzeczywiście staramy się jak najbardziej i uczelnie, i nasz wydział promować, czy to w kraju, czy za granicą, i niejednokrotnie po prostu śmiejemy się, że nie ma czasu na sen, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, zwłaszcza kiedy to są dni otwarte na przykład, to rzeczywiście stajemy na rzęsach, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik. Również jestem członkiem Komisji do Spraw Równości Szans i nie ukrywam, że działanie w tej komisji sprawia mi ogromną przyjemność, mimo że rzeczywiście, zwłaszcza od początku tego roku akademickiego, podjęliśmy bardzo aktywne działania, to pochłaniają one dużo czasu, ale przynoszą ogromną radość i satysfakcję, bo rzeczywiście w tej komisji nikt nie znalazł się przez przypadek. Tam są osoby, które mają przede wszystkim otwarty umysł, otwartą głowę, ale też bardzo duże serce. I tutaj wszyscy wierzymy w to, że nasze działania usprawnią, ulepszą pracę i pobyt w naszym miasteczku akademickim, studiowanie, ale również zachęcą potencjalnych studentów, no bo wiedząc, że jest taka komisja, jest pan rzecznik do spraw równości szans, jest empatia,
wydaje mi się, że gdybym ja ponownie miała wybrać studia, to dla mnie byłby to bardzo ważny czynnik, na który zwróciłabym z pewnością uwagę. Wydaje mi się, że nie ma nic piękniejszego niż ludzie, którzy starają się zbudować tutaj takie relacje i taką atmosferę i podejmują różne działania, które sprawią, że wszyscy w naszym miasteczku akademickim będziemy czuli się bezpiecznie i równo traktowani. Zachętą do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim są też znakomici wykładowcy, którzy co roku znajdują się w finale plebiscytu Welfare UWM. Gratuluję raz jeszcze na zakończenie naszego spotkania, naszej rozmowy w studiu tego tytułu Belfra Wydziału Bioinżynierii Zwierząt. Pani doktor inżynier Sara Dzik była naszym gościem. Powodzenia w finale i dużo przyjemności z tej zabawy ze studentami. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.